Finansowanie kampanii referendalnej Zgodnie z polskim prawem, w kampanii dotyczącej referendum mogą wziąć udział nie tylko partie polityczne, ale również stowarzyszenia i fundacje obywateli. To dobra praktyka, która daje szansę na to, by debata referendalna nie ograniczała się do polityków, ale dawała również przestrzeń na głos strony społecznej. Niestety w przepisach brakuje jednak jakichkolwiek limitów wydatków i ograniczenia dotyczącego źródeł finansowania kampanii. To oznacza, że kampanię można finansować bezpośrednio. Bez żadnych ograniczeń, na przykład z pieniędzy milionerów, pieniędzy publicznych, a nawet środków zagranicznych. To pole do nadużyć, które sprawiają, że kampania może nie być równa dla wszystkich i staje się podatna na manipulacje. Skąd wzięły się takie przepisy? Ustawę o referendum ogólnokrajowym uchwalono w 2003 roku przed referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Posłowie prawicy ostrzegali wówczas przed finansowaniem kampanii z pieniędzy zagranicznych i rządowych. Ostrzegali, że to furtka, która ma dać przewagę jednej ze stron. Zwolennikom akcesji rządząca wówczas Lewica zlekceważyła te obawy. Chociaż przepisy w tym zakresie zaskarżono do Trybunału Konstytucyjnego, on również uznał, że wszystko jest w porządku. Po 20 latach widzimy, że tamte przepisy były błędem. Warto zmienić prawo tak, by fundacje, stowarzyszenia i obywatele dalej mogli uczestniczyć aktywnie w kampanii referendalnej, ale wykluczyć z ich działań pieniądze zagraniczne, publiczne i ograniczyć wpłaty obywateli do określonych niewielkich kwot. Tak jak jest w kampanii wyborczej albo przy finansowaniu obywatelskiej inicjatywy. Ustawodawczej. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak naprawdę powinna wyglądać demokracja bezpośrednia? Śledź nasz kanał na YouTube i profile lub bezpośrednio.pl w innych mediach społecznościowych.